Cześć, witajcie. Dzisiaj taki krótki materiał wspominkowy o chyba trochę zapomnianej grze i niezapomnianym serialu, bo w niedzielny poranek, korzystając z pięknej pogody, wybrałem się pobiegać do lasu. No i zabrałem ze sobą radio krótkofalarskie, bo w pobliskich lasach mieści się park krajobrazowy Uroczysko Buczyna, który można aktywować w takim programie POTA, czyli Parks on the Air. To bardziej tak dla krótkofalowców, ale jak chcecie, napiszcie, to wam wyjaśnię. No i zaszyłem się głęboko w lesie i wlazł mi klimat na Robin Hooda. W ogóle magia okolicy, potężne wiekowe drzewa, grupka przebiegających niedaleko mnie, gdzieś tam saren, śpiew lasu, duch lasu, nie wiem jak to nazwać, ale to wszystko tak podziałało, ta cała magia. No i od razu wyobraziłem sobie Herna wychodzącego za drzew. No i właśnie serial Robin Hood, który oglądałem zawsze w niedzielę przed obiadem, chyba na TVP czy tak, na Trójce był emitowany. No więc pobiegałem, zrobiłem łączności, spakowałem się w tym klimacie Robin Hooda, wróciłem do domu, wrzuciłem posta na Facebooka, w jaką grę byście zagrali. No i pisaliście tam, że w takim klimacie, powiedzmy, Dark Seed to taki las gdzieś tam, nie wiem, Resident 4, bo tam też las. Wspomniany Baldur's Gate, którego jeden z kolegów ukończył wiele razy, a drugi ma wielkie boksowe pierwsze wydanie, także wielki szacun. No i jeden z kolegów, tam jeszcze pisaliście Moonstone, no i jeden z kolegów napisał Conquest of the Longbow, The Legend of Robin Hood. W życiu o tej grze nie słyszałem. Nie dość, że to point and click, czyli mój ulubiony gatunek, to jeszcze produkcja Sierry, to jeszcze z 91 roku, 10 lat miałem jak ta gra się ukazała, i jeszcze też wyszła rok później wersja na Amigę. Zrobiłem mały rekonesans, no i okazuje się, że gra ma w ogóle kilka zakończeń. Niby to przygodówka, ale jednak są sytuacje, które rozegrane w dany sposób wpływają na losy naszej dalszej przygody. No nie będę tu za wiele zdradzał, bo sobie oczywiście odpalimy szybko cyk na GOGa i za 26 zł kupiłem wersję na peceta. No i w tej wersji między innymi jest tam w PDF-ie taka książeczka, poradnik, jak to musiało pięknie w ogóle wyglądać w tym oryginalnym, boksowym wydaniu. No i teraz tak, wracając do serialu, który gdzieś się tam też pojawił, to podyskutowaliśmy trochę, właśnie kolega Jacek napisał, że Robin to tylko brunet, czyli Michael Pratt w roli głównej. No i zgadzam się ja z tobą, Jacku, w 100%. Tak jak napisałeś, z tym blondynem, no to już nie było to samo. Za dużo tam magii w ogóle już. Mnie też już nie kręciły tak bardzo te odcinki. To chyba było w tym drugim czy w trzecim sezonie. No i w ogóle wczoraj do mnie dotarło, że główną rolę w tej kontynuacji właśnie z blondynem grał syn Shona Connery. W ogóle nie wiedziałem, że to Jason Connery. W ogóle bym nie skojarzył. No kto by pomyślał, nie? Pamiętam też tą świetną scenę, kiedy Robin już ginie i ku uczczeniu jego pamięci tam wszyscy wystrzeliwują w niebo strzały chyba z ogniem, z tym grotem zapalonym. No i na koniec taka zakapturzona postać, gdzieś tam ostatnia strzała leci, wszyscy spoglądają. No i słuchajcie, nie wiem czy mieliście tak jak ja, ale ja wierzyłem, że Robin jednak przeżył, że to jest on, ale wtedy chyba zaczynał się już właśnie epizod z blond Robinem. No pamiętam jeszcze tego Gisberna, tą taką złą postać, ja go nazywałem właśnie Gisbern, a tak naprawdę on miał na imię Guy z Gisbern, Guy of Gisbern, i był grany przez Roberta Addy, który no niestety zmarł w wieku 43 lat na raka płuc. Ja zawsze miałem nadzieję, że on przejdzie na dobrą stronę, bo za dobrze mu z oczu patrzyło, no ale nie. No i Hern, duch lasu, którego się bałem, i jeszcze był ten gość, co walczył właśnie dwoma mieczami, on się Nazir nazywał, nie? No to ogólnie świetny film, piękne wspomnienia, no i oczywiście nie można nie wspomnieć o świetnej nucie, no świetnej ponadczasowej muzyce zespołu Klanat, nie? No i ten główny motyw to ostatnio często przygrywa mi podczas biegania właśnie w tych pięknych leśnych okolicach tutaj niedaleko mojego domu. No to teraz czas na grę, ale najpierw wrócimy do jednej z moich pierwszych gier na ZX Spectrum. Pamiętam w ogóle klimat tej gry i to, że dosłownie się jej bałem. Obiecałem też koledze Markowi, którego pozdrawiam, że w końcu ją odpalę i sobie przypomnę, bo to były stare czasy. Robin Hood na ZX Spectrum, jedna z pierwszych moich gier w ogóle na ZX Spectrum. Ja nie mogę, słyszeliście w ogóle ten głos?
Ja pierdzielę, digitalizowany głos z takiego małego przetwornika piezoelektrycznego, bo przecież tego nie można nazwać głośnikiem. No niesamowite, niesamowite. Spektrum znowu mnie miło zaskoczył. Dobra, i to jest właśnie ten stary, dobry Robin Hood, którego pamiętam ze Spektruma. Piękna muzyczka tu już przygrywa w tle. Dwójka, bo to będzie Kempston, nie? Kempston Interface i lecimy, 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 zobaczymy, ile ja jeszcze z tej gry pamiętam. 85 rok, 0 to jest start, nie? No to lecimy, o, i zaczynamy właśnie w lesie, ten las, kurde, pamiętam tą postać Robina i myśmy na początku mieli chyba tylko kijek, tak, dokładnie, tutaj tylko zobaczcie tą grafikę, te drzewa, no mamy tutaj te gęstwiny Sherwood. Super, super sprawa. Ja nie mogę normalnie. Tego się bałem. Jak sobie to przypominam. O, zobaczcie, mogliśmy kijem bić się z tymi rycerzykami. Z tymi rycerzykami. No i tutaj przemierzaliśmy kolejne zawiłości tego lasu. Kolejne jakieś tutaj zakątki. O, trzeba było uważać na tych rycerzy. Chlast. O, dobra, poszedł. I przemierz. Później chyba miecz zdobywaliśmy, łuk zdobywaliśmy, ale to jest właśnie, to jest ten Robin Hood, o którego mi chodziło, nie? To jest właśnie ten Robin Hood, o którego dokładnie mi chodziło. Zobacz, czy to nie jest piękne, nie? Robin sobie biegnie. Ta grafika w ogóle na ZX Spectrum. No to gdzie taka grafa była na innych kompach? No, popatrzcie. Chlast. Tutaj sobie dochodzimy. Cyk. Także dosłownie tak na chwilę sobie to odpalimy. Tutaj przydałaby się oczywiście mapa. Coś tam zdobywaliśmy. O, strzały do łuku chyba, nie? Mega, mega frajda tak wrócić po latach do gry, do jednej z pierwszych gier, w którą się grało za bajtla, jak już się miało ten pierwszy komputer, nie? Jak już miałem ZX Spectrum, no to była właśnie jedna z pierwszych gier, w którą zagrałem. Zobaczcie, ile tu jest w ogóle plansz w ogóle, tych ekranów, nie? O, tu gdzieś pójdzie przejść. Zobaczymy. Ajajajajajajajaj. No nic. Game over. Niestety. No to jeszcze raz. Zero start gry. I zaczynamy. Patrzcie, i teraz zaczynamy w różnych miejscach w ogóle starty gry. Także teraz jest zamek. O kurde, teraz mamy zamek. Zobaczcie, to możemy sobie trochę inne lokacje pooglądać, jak to tutaj wygląda. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie i stąd wychodzimy później do lasu, nie? No co tu kurde trzeba było zrobić? Już pamiętam, że wtedy gdzieś tam się ten miecz zdobywało, łuk, także naprawdę no cała przygoda przed nami. Coś było, nie było tu nic. O, i mamy klucz. Zdobywamy klucz. O, czekajcie, tutaj spróbuję, czy to gdzieś w ogóle. To jest chyba ten klucz tam do lasu, do tego. O, już w sumie, już jestem w lesie, ale czekajcie, tu były te drzwi. Aha, rozumiem, dobra. Słuchajcie, ja zdobyłem ten klucz i miałem po prostu wejść do lasu, dokładnie. I zobaczcie, teraz już nie mam tego klucza. Bo jak się wróciłem, to znowu muszę ten klucz zdobyć. Także teraz już zaczynam tutaj w lesie. No i tu muszę już pozbierać to wszystko. O, życie dodatkowe zawsze jest fajne. No, zaraz zginę. Może mi się jeszcze uda tego machnąć. Czekaj. O, tu jest koniczynka. A nie, mam jeszcze jedno życie, tak? O, zobaczcie, ktoś się tu pojawił. Ja nie mogę, tam i pokłonił się i Robin. Ale się fajnie eliminuje. O kurde. No i chyba mnie pojmali. Dobra, widzieliście. Czyli tutaj zaczynam w zamku. Raz już w samym lesie wystartowałem. Widzicie, że jest zamknięte. Także pierwsze, no to zdobywamy ten klucz.
który tutaj gdzieś jest, nie, on tu jest i idziemy tamtą drogą. No, taka mapa z jakiegoś top secretu by mi się przydała, nie, to bym wiedział, gdzie mam przynajmniej iść, nie. No, ale tu już widzicie, już wylatuję w las i już działam, nie. No, i to już chyba koniec mój, nie. No niestety, no niestety, ale świetne wspomnienia, naprawdę świetne wspomnienia. No i jeszcze była świetna gra o Robin Hoodzie na Amigę, taka z izometrycznym widokiem. Tam z kolei podobał mi się taki pseudo otwarty świat, to znaczy mogliśmy robić co chcieliśmy, ten świat żył swoim życiem, na przykład ta scena, jak chcieli powiesić jakiegoś tam nieszczęśnika, w ogóle tam były różne sceny, polowania, jakieś pogrzeby, śluby, jakieś ceremonie, no jak oni go tam wieszali, no to my mogliśmy odpowiednio się ustawić i z łuku przestrzelić tą linę i go uratować, nie? W ogóle na dzień dobry można było wejść do zamku i zabić króla, nie? Wydawało mi się, że ta gra, tak jak wam powiedziałem, żyje własnym życiem, ale no takie mam wspomnienia z tym, z kultową postacią, z Robin Hoodem. To co jest? Codemasters? Nie, to chyba Legend Quest, to chyba nie jest to, ale... Co to jest? Nie, to nie ten Robin Hood, ale kolejna gra inspirowana naszym słynnym bohaterem. O kurde. Czy to jest... Platformowa. To jest... Platformowa, Robinie. Z Codemasters, powiem wam, całkiem przyjemna. Nie wiem, czy znaliście? Ja nie znałem. Zobaczcie, ile można... z takiej jednej inspiracji, ile można wyciągnąć, ile można się nauczyć, nie? Trochę to tak, kurde, drętwo chodzi. Ale... Tu jest jakiś klucz do zdobycia, czekajcie, no dobra, tu w sumie nie muszę, czekaj. Kurde, ale te skoki ma wielkie, no i to jest taka... Ale ten już strzela z łuku, także spoko. Tu jest jakaś skrzynia, no dobra, dobra, no. Powiem wam, że jest okej, okay. Jest naprawdę okej, okay. No tylko, że taka platformóweczka przyjemna, jak to amigowa, piękna, kolorowa. Dobra, tego ptoka musimy machnąć. I co tutaj dalej jest? A, tu jest jakaś taka... A, platforma. Dobra, no sobie wskakujemy tu i co? I teraz tu musimy... Ale tu nie wskoczymy. Czemu tu nie wskoczymy? Aha, bo ta platforma się musi tak jakby przesunąć. A co, tego trolla nie... A, bo tu jest klucz. Dobra, spróbuję... Czekajcie, spróbuję tędy przejść. A, no zajebiście. Dobra, get ready. Dobra, przejdę już przez to normalnie. No i co? A, ta platforma teraz jeździ, jak widzicie. Także taki Robin Hood. Kurde. No trochę nie mój klimat, ale... No dobra, niech będzie. Nie, no na przykład w drugą stronę muszę tam dolecieć, nie? Dobre, to jest... Ja pie... No dlatego wam mówię, że to nie mój klimat totalnie, nie? Jak z platformówek, to tylko Super Frog. No właśnie tam. Chłopie, no i dobra, jedź, już się nie ruszam na tej platformie w ogóle. Cyk, 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 cyk. I tu wskakujemy, no i tutaj gdzieś przechodzimy dalej, nie? Tu mam jakieś, kurde, smoki zionące jakimiś ogniami. Zobaczcie, tutaj, aha, nie można przejść, czy trzeba dalej iść. Po tej drabinie, platformą do góry. No, no takie to jest, takie to jest. No i zginąłem, dobra. Także taka platformowa to tak tylko dla przypomnienia i poznania, bo ja tego nie znałem, tak wam mówię. Czekajcie, tutaj, aha, tutaj znowu tymi długimi skokami szło przejść. Tutaj znowu jakiś klucz, w tych się uderzało, to pewnie na dół, coś tam się otworzy, coś tam przeskoczy. To się pewnie tu otwarło, no dokładnie. Mamy kolejnego gościa, no nawet takie, powiem wam, przyjemne, jak te takie, to trochę mi to kojarzy się z takimi starymi polskimi grami, z takimi platformowami polskimi. Nie bardzo mi to na Codemasters pasuje, ale, no ale okej, no dobra, no. A, tu nie można nic zrobić, nie można, no nieważne, no tak wygląda platformówka Robin Hood i to nie jest ta, o której myślałem. Tam mi się coś pewnie otwarło, nie? Ale powiem wam, że nawet jak się tak dłużej pogra, to jest wciągające. Nie powiem, że nie. Co tu... A, jakieś kolce mi tu wylazły. Dziękuję! Hej, na razie. Słuchajcie, teraz obadamy, czy to jest ta gra, o której myślę, ale już widzę
Chyba było ten wybór języka na początku. English. O. I uwaga. Uwaga, czy to jest to? Tam, ta-da-da-dam, tam, tam, tam. Tam, tam, ta-da-da-dam. O, to jest to! To jest to! Kurde, pamiętam. I to mi się właśnie kojarzyło ze sceną już z filmu z Robin Hoodem, ale z Kevinem Costnerem w roli głównej, nie? Ale to jest właśnie dokładnie ta gra, bo pamiętam ten ekran tytułowy. Świetne, świetne. Które przyciszę. Ale to jest to. I tu się chyba ta cała historia zaczyna. Tak! Ten rzut, jakie to jest piękne po prostu, jakie to jest piękne. Tutaj mamy zamek. Well friends, what shall we do now for sport? It's beautiful day, my liege. Let us go and ask people to dance. A, oni teraz będą tańczyli, tak? To był początek tej gry, to dobrze pamiętam, nie? I tu był właśnie początek gry. O, jakieś tańce. Wiecie, jaka muza w ogóle w tle. W końcu ogarnąłem mysz. Tam jeden z kolegów pisał, że już nie może patrzeć, jak się męczę. No i w końcu tam wyjąłem, poczyściłem to trochę. No jest lepiej, na pewno, nie? I tutaj już idzie nowy władca. Słuchaj, Robin of Locksley. Przyszedłem z rozkazami. Kim jesteś? I am a sheriff of Nottinghamshire and I am the new lord of this castle. Jest nowym władcą na tym zamku. No, na pewno. Już awantura, już haja, także... No i wiadomo, jak w opowieści o Robin Hoodzie musimy po prostu zrobić wszystko, żeby przywrócić starego, dobrego króla, żeby on rządził na zamku, bo był dobry dla wszystkich, a tego trzeba po prostu z tego tronu delikatnie mówiąc zdjąć. No i on już tam wchodzi. I słuchajcie, to mi się podobało w tej grze, że ten świat żył swoim życiem, że tutaj szło praktycznie zrobić wszystko. W ogóle na dzień dobry można było tam minąć tych strażników i tego króla z łuku tam zastrzelić, nie? Różne sytuacje się tutaj działy poboczne, ktoś tam polował na coś, kogoś tu nawet wieszali, że można było, ja wam zaraz pokażę, nie pamiętam jak się tu, tu mieliśmy te wszystkie ikonki, łuk, miecz, oko, czyli też taki powiedzmy, no po jeden klik do mnie to już była taka gra, nie wiem, taki trochę RPG może, czekajcie, czym myśmy się tu poruszali, dobra, poruszaliśmy się tutaj tymi kursorami, możemy na przykład rozmawiać z napotkanymi osobami. Nie? Czekaj, co tu jeszcze szło zrobić? O, ale mogliśmy na przykład, już wam pokazuję, tu jest ta szubienica, nie, na której tam wieszano ludzi. Myśmy też tam jednego uratowałem, nie, bo można było właśnie to, co wam mówiłem, przestrzelić tą linę, nie? Robin, o! Zobaczcie, tu ktoś podchodzi, oni tu zapolowali na coś. Też mamy swoją reputację, nie? Ale możemy na przykład zrobić coś takiego. Czekajcie, wam zaraz to pokażę. Nie wiem, czy mi się to uda teraz, ale zaraz zobaczymy. Czekajcie. O, idzie sobie rycerz. I patrzcie. Chlast! Ho, ho, ho. I dostał. O, tu idzie ta panienka. No, w której się zakochujemy, no ale ona wiadomo, że już na nas poskarży. Sir, my name is Mar. A nie, córka szeryfa, także w sumie się nie przejęła nim za bardzo. Tu idzie jakiś tam księżulek. Możemy go machnąć mieczem? Chlas. Zobaczcie, jak Robin się bije tutaj, także można się też było bić.
Dobra, dajmy mu spokój, dobra. I wtedy nasza reputacja gdzieś tam wzrasta, on już ucieknie, pewnie też się poskarży, także tu życie toczyło się samo w ogóle, tu... O! Słyszy dzwonnicę, nie? A funeral is to take the place, czyli kurde, tu nawet pogrzeby były, wiecie, tu się wszystko, to było fajne, mi się wydało, że ten świat jest taki otwarty, że tu można było wszystko zrobić, no nie, że tutaj ktoś na kogoś zapolował, ktoś na jakąś zwierzynę zapolował. O, idzie ta Marion, znowu możemy ją tam poderwać, ale tu jest good morrow to the Robin, o, dobra, i co tu się dzieje? Także jak widzicie, czekajcie, pogadamy z nimi. What's news, nie? Można było z nimi gadać, czyli polują na zwierzynę. Polują na zwierzynę, zobaczcie, no i to był naprawdę taki otwarty świat, nie, mi się to strasznie podobało. Różne to były też przygody, także tu się wiele rzeczy działo równolegle, nie? To co wam mówiłem, że można było tu na ten zamek wejść i tego króla w ogóle zastrzelić, nie? Jak oni tu wchodzą na ten zamek, czekajcie, może spróbujemy tego mach... A, masz. Cyk. Dziękuję. O, kolejnego żeśmy rozwalili. I teraz jak ktoś tu będzie wracał, albo oni będą wychodzili z tego zamku, no to może... O, właśnie wychodzą. Ale kurde, nie mam łuku. Co tu się stało? O, a my sobie tam wejdziemy. Czekajcie. A, zamknął już mi się ten... Zamknęły się wrota, no bo nie ma świadka. Nie ma świadka. Co tam się wydarzyło, nie? No, czekajcie. Poczekamy jeszcze chwilę. O. Oni będą chyba wchodzili na zamek, to ja sobie z nimi wejdę. Czekajcie, jak będą tu wchodzili, czy nie? Poczekam. Może... O! O! Ktoś będzie wychodził z zamku. Czekajcie. Coś tu się będzie działo. Coś tu się będzie działo. A, nie, to jest pogrzeb! Patrzcie, pogrzeb. Jakiegoś tam rycerza. No, to chyba tego, co ja go... zastrzeliłem i teraz na przykład... Poczekajcie, o, i patrzcie co można zrobić. Chlast! I dziękuję. I właśnie zastrzeliliśmy króla. O to mi chodziło, tak? No nikt tu nie może wchodzić. Dobra, tam nie gadaj, że nikt nie może wchodzić. Dobra, już mnie złapali. Sheriff is dead! Zobaczcie, ile narobiłem tutaj. To można było tym mieczem też, jak oni mnie pojmali, nie, bo oni mnie będą teraz chcieli powiesić, to ja mogę zawsze zrobić coś takiego, że jeszcze tu spróbować z nim trochę walczyć, nie? I spróbować mu uciec. Także naprawdę ta gra, no świetna, nie? Świetna jeszcze... Aj, nie trafiłem go, cholera, nie trafiłem go, ale... On mnie znowu drapnął, także tak wyglądał Robin Hood. Tam wiadomo, ten teren jest wielki, tam się gdzieś znajdowało jakieś tam, nie wiem, pióro chyba gdzieś tam od jakiegoś łabędzia, czy od kogoś się tam znajdowało, nie? Później naprawdę sporo tu rzeczy. Sheriff is not there, well, I hang you anyway. I tak cię powieszę, nie? No to nie musi się z nikim naradzać, a ten tu leży, nie? Także naprawdę świetna gra i bardzo miło ją wspominam. Mogę teraz wyszczelić, czy nie? Tak, mogę wyszczelić. Nie mogę wyszczelić, czekajcie. Jakbym jeszcze cię spróbuję, no bo oni wiadomo, że będą mnie wieszali. Ostatnie moje słowo. I dziękuję, nie? No. Słuchajcie, wieśniacy, niech to będzie lekcja dla was wszystkich. Czy ja mam anything you wish to say? Nie. Czy chce ktoś coś powiedzieć? Tak, chłopie, ja cię zaraz... A, no niestety, już się nie udało. Pokonał mnie, ale nie dałem się powiesić. Także walczyłem do końca. Walczyłem do końca. Nie no. Świetna gra, właśnie o tą amigową wersję mi chodziło. Bo to była jedna z najfajniejszych gier, w jakie grałem. I proszę. Znane logo Sierra. Sierra, która robiła jedne z najlepszych przygodówek. Najlepsze przygodówki Sierra, LucasArts to były te przygodówy. I proszę. Conquests of the Longbow. No to zróbmy sobie introduction, czyli mamy jakieś tutaj wprowadzenie do gry.
No i tak się to zaczyna, tutaj mamy wszystkich producentów, w ogóle gra z 91 roku. No, musimy sobie, wiadomo, to wszystko tutaj przeklikać. No i tu nam ten Bart wyśpiewuje historię Robin Hooda, także możemy posłuchać, ale większość z nas już pewnie zna tą historię, nie? To tak na chwilę. No, jak to było w przypadku tych starych gier, no te piękne intra wprowadzające. O, zobaczcie, co tutaj się dzieje, jakaś walka. No i tutaj już są te piękne obrazki, te piękne rysunki, gdzieś tutaj te animowane twarze, no to jest, mówię, ta pikseloza, to w Hi-Resie nigdy nie będzie fajne, to tutaj wygląda pięknie, to jest ta cała kwintesencja retro, że to jest takie pikselowate, że rzeczywiście, no to patrzymy na to i to cieszy oko, zobaczcie, te, mi się strasznie podobały te, no ta retrografika, nie, no szczególnie w tej niskiej rozdzielczości, tam 320 na 200 i to naprawdę cieszyło i to cieszy do dzisiaj, nie. No, także tutaj mamy całą historię wprowadzającą. No i my musimy po prostu odbić, tak by sprawić, żeby ten stary władca wrócił na tron, nie? Musimy mu w tym pomóc i żeby przywrócić dawne rządy, nie? Także tutaj mamy jeszcze te piękne grafiki, to tak na chwilę. Ale dobra, przejdziemy już do gry. Przejdziemy już do gry, a gra wygląda tak, czyli taki klasyczny point and click, jak widzicie, mamy tutaj ikonki, a tutaj mamy naszą postać Robin Hooda i zobaczcie, ja już trochę pograłem, dostałem do tego taką fajną, jak to było kiedyś w tych starych wydaniach, pewnie w oryginalnym boksowym wydaniu w pudełku byłaby ta instrukcja i taki poradnik do gry z podziałem na dni, bo tutaj się dzieje to w kolejnych dniach, ta cała historia, no i tam był podział, w pierwszym dniu zrób to i to, to, w kolejnym to, takie pytania i odpowiedzi, świetnie to wszystko wydane, no tu mam tylko przedruk, znaczy skan w PDF-ie, nie, no ale tutaj możemy na przykład zobaczyć oko i zobaczyć, tu jest róg, my own horn, także możemy sobie go zabrać, gdzieś tam możemy wezwać tą swoją drużynę. Tu mamy okup, mamy outlaws, czyli tych naszych banitów i zobaczcie, że tutaj mamy wynik, czyli zbieramy normalnie punkty, 57325, a tu mamy jakieś pudełko z store of money, czyli tam mamy swoją kasę, też możemy to wziąć, dostaniemy punkty. Jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, co tutaj można zrobić, ok. Zobaczcie, punkty nam skoczyły i właśnie, żeby on się trochę szybciej poruszał, a teraz tego nie mogę zrobić, ale zaraz Wam pokażę, teraz będę to mógł zrobić, speed, żeby on się szybciej poruszał i poziom arcade, czy bardziej arcade, czy w ogóle arcade'a nie ma, bo tu są elementy zręcznościowe w tej grze, no ale taki łatwy poziom sobie damy i idziemy dalej i tutaj zobaczymy całą naszą bandę, ekipę Robin Hooda, nie? Fajna muza w tle, te animowane buźki, nie? Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Można się wczuć w ten klimat. No i taka inspira. Bieganie po lesie od razu inspira Robin Hood i takie klimaty. Także w pierwszym momencie, no wiadomo, że trzeba z nimi wszystkimi pogadać. Tak jak mówię, ja jestem teraz na początkowym etapie, ale już zaczynam w to grać. No muszę przejść tą całą historię i poznać tą historię. No możemy z każdym pogadać. Wiecie, mały John gdzieś tam poszedł, tu mamy braciszek, tak, nie? Także każdy, kto oglądał serial, no to kojarzy. No i sobie po prostu idziemy może za tym małym Johnem, nie? Zobaczcie, jakie tu są lasy, gdzieś przemierzamy te lasy. I gdzieś tutaj, zobaczcie, zaraz gdzieś wyjdziemy. O, patrzcie, wychodzimy na taki trakt tutaj z widokiem na tą ścieżkę gdzieś tam. No fajny widok mamy, nie? Pogadamy z nim chwilę.
On odwiedzi tam jakąś matkę z... Tak, tam we wiosce właśnie mieszka matka z trzema synami, nie? No i ją później odwiedzimy, ale na razie musimy się skupić tutaj na obserwacji tej ścieżki. Zobaczcie, co tu się zaraz stanie. O, zobaczcie, idzie jakaś kobieta i za nią rycerzyk, jakiś kolega Gisberna. No i zobaczcie, on ją gdzieś tu ciągnie, no to musimy tam zejść i jej pomóc, nie? O, zobaczcie, stand fast, move aside, w imię szeryfa z Nottingham, nie? O, puść tą kobietę. Uwolnij kobietę, ona jest moim więźniem. Cofnij się! No to my się oczywiście, że cofniemy. Proszę, tak się cofniemy. Ha, ha, ha! I to jest piękne. Uwolniliśmy kobietę. Komu mam dziękować? Powiedz imię Robin Hooda, nie? No i będzie nam dozgonnie wdzięczna. Wiadomo, uratowaliśmy, on teraz zadał wróg, no i zwołał całą swoją ekipę. Także zobaczcie, wszyscy się naraz pojawiają. No i tego gościa drag him away for the wolves and ravens, dla wilków i kruków, niech go tam rozdziobią, nie? No i proszę. No i uratowaliśmy już kobietę, także możemy iść dalej, nie? Możemy iść dalej, a pokażę wam, jak to tutaj dalej wygląda. Tutaj mamy mapę, właśnie mapa jest fajna, zobaczcie, tutaj mamy te miasto, nie? Zamek, jakiś pub, ale tutaj nie możemy się wybrać, no bo nas od razu schwytają. Mamy na przykład też tutaj jakiś klasztor, do którego on może też, jakiś tam zamek, do którego Robin może zejść. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda, nie? No tutaj też pewnie ta historia się tam będzie działa, ale tutaj na przykład tu mamy te nasze ognisko, tu mamy ten trakt, z którego obserwowaliśmy te zdarzenie, a tutaj mamy, no też zobaczcie, jakie kurde miejscówy klimatyczne, nie? Miejscówy klimatyczne. I tutaj jest właśnie, czekajcie, jeszcze tutaj zobaczę, tutaj jest jakieś drzewo. Proszę, przejdziemy do tej matki z trzema synami, nie? To jest wdowa, and it's a good widow and her three fine sons. Mamo, to robi, no i good day, ona zgada, właśnie przedstawia nam tych synów, albo tam gadają, także mówię, muszę się w to, że tak powiem, wkręcić odpowiednio, tylko chciałem wam pokazać właśnie, jak ta gra wygląda. Grał będę wieczorami. Także musimy z nimi pogadać. Jak to pięknie wszystko wygląda. Tutaj możemy dalej pójść w ten las. Właśnie, z każdego takiego miejsca możemy gdzieś tam jeszcze iść w głąb lasu. Także zobaczcie, ile tu jest tych terenów do zwiedzenia. W pewnym momencie też, o, wychodzimy. Te lasy gdzieś się łączą i wychodzimy do tego naszego obozu, ale pokażę wam, co tutaj, o, nie tu, tylko pójdziemy jeszcze raz do tego naszego obozu i zobaczcie, teraz właśnie element arcade. Element arcade będzie. Idziemy do góry i będziemy ćwiczyli łucznictwo. Patrzcie. Cyk. Widzieliście coś takiego? Cyk. Good day to wager against you. Aha, żeby walczyć przeciwko tobie. Your shooting is terrible. Straszne jest nasze strzelanie. No, trzeba odpowiednio wycelować, jak widzicie. A, i mamy też podgląd, gdzie ta strzała uderzyła, nie? Gdzie się wbiła. Znowu ładujemy. O, podgląd. A, tu jest, widzicie, tu jest, nie? Że bardzo, bardzo fajne. On znowu te strzały nam chyba weźmie, nie? No i możemy dalej celować, nie? Teraz. O, pięknie. Jeszcze sobie trochę wyżej. O, no nie jest to takie łatwe. A, tutaj on nas później pochwali. Hold fast, robię. A, I collect the arrows, czyli on weźmie te wszystkie strzały, ale dobra, na razie nie chcemy już strzelać.
Nie musimy już tutaj praktykować, ale to... O, dobra, i mamy kolejny dzień. Jakbyśmy dali ten pasek arcade na sam dół, to wtedy w ogóle on powie, że jesteśmy mistrzami w tym celowaniu, czyli tych arcade'owych tutaj elementów nie ma. Tyle na razie udało mi się dowiedzieć. No i tu już z automatu jest jakaś cutscenka, można powiedzieć, i idziemy dalej, nie? Idziemy dalej, także... Co cię martwi, Robin? Także no to trzeba naprawdę poczytać wszystko. A Robin chyba się trochę upije w tym momencie, nie? I'm off to bed now. Czyli ktoś chyba już ma dosyć. Good night, let's assist Master Hood to his bed. Także Robin się upił, no i nasz dzielny towarzysz, mały John, nie? Zabrał go do Wyra. O, i tu znowu mamy jakąś taką scenkę. Tańczącą kobietę. Fajnie, naprawdę to jest... Fajnie przeżyć tą przygodę, nie? To tak tylko, żeby zachęcić was do zapomnianej gry i chyba takiej mało popularnej. Nie wiem, ja o niej w ogóle nie słyszałem. Może przy przeglądzie kolejnych Secret Service'ów ona gdzieś się tam pojawi, ale powiem wam szczerze, że nie wiedziałem o tej grze. Naprawdę fajnie, że kolega tam o niej wspomniał, także jeszcze raz wielkie dzięki. Pierwsze co napisał, Conquests of the Longbow, The Legend of Robin Hood. Ja mówię, ja pierdzie, no nie gadaj, że taka gra jest jeszcze point and click, no. Mało znana, a bardzo, bardzo fajna. Jest też port na Amiga, on wyszedł rok później, ten port jest podobno trochę gorszy, także kolega radził, żeby zagrać jednak tą wersję z GOGA. O, proszę, zniknęła, czyli to był jakiś tam sen, nie? Wersja z GOGA, 26 zł. 26 zł ściągacie i gracie, nie? No. Marian, czyli jego ukochana, gdzieś ją tam tylko we śnie widział, no tutaj się budzi i mamy kolejny dzień. No już, o, tutaj jeszcze jakieś takie, coś tam znalazł, nie? Szmaragd, nie? Emerald to jest szmaragd. Now I can see the shape half a heart. Połowę serca. Widzi jakiś kształt. Maybe I still... Może ciągle śnie, nie? I must be well and truly awake. No, musi się w pełni obudzić. No to dobra. I must find the Marian and learn the meaning... Musi znaleźć Marian i poznać znaczenie tego emeralda, nie tego szmaragdu. Beautiful as I dreamed. Okej, okay, no i idziemy dalej, mamy kolejną misję, można powiedzieć, no, kolejny dzień się zaczął i tak to wygląda, także naprawdę bardzo fajnie zagrać w Robin Hooda, przeżyć tą przygodę, tak jak powiedziałem, Robin Hooda, podobno się tego nie odmienia, nie w Robina Hooda, chociaż ktoś tam kiedyś, ja czytałem, nie, napisał, że Marian chyba zwróciła się do niego Robinie, no czyli odmieniła, nie, a potem się mówi Robin Hooda, ale nie znam się, więc nie będę się tutaj wymądrzał. Ja tylko chciałem wam pokazać świetną grę, świetną przygodówę. Te teksty oczywiście wszystkie trzeba przeczytać, nie, żeby się bardziej w to wkręcić. No. I to by chyba było na tyle, braciszek, tak. Nazira tu nie ma, nie? Tego z dwoma mieczami, no ale pewnie go gdzieś tam później spotkamy. No i my sobie już możemy gdzieś iść dalej. O, jeszcze wam jedną scenkę pokażę. Patrzcie, jakbyśmy poszli do tego pubu, nie? Wchodzimy do pubu. Look! Zobaczcie, Vanita! No i proszę, już mnie prawie pojmali. No, ale on w niego nie strzeli i dziękuję, no jesteśmy uwięzieni. Kurde, mamy barda, mamy łucznika, dużego Johna, czy tam małego Johna. Duży John, mały John, nie Big John, nie, no ale mówi mały John, nie, no nie prześmiewczo, no wiadomo, że nie. Ale był gość kawał hopa, nie. No i jakieś drugie, dwóch łuczników, braciszka Taka i tego barda, którego nie znam. No restart, restore, także naprawdę świetna gra. Restore. I zobaczcie, i wyskoczył Scam, no bo gra jest właśnie oparta na Scamie, czyli jeżeli macie Scama, możecie odpalić na każdej maszynie, niezależnie od systemu operacyjnego. Jeżeli na to wyszedł Scam, to możecie sobie pograć, nie? Now I'm back to when I was... czekaj, restart. Go back to where I was, czyli wróć tam, gdzie byłem. There's no use going... A, dobra. No i restart i okej. Okay. Zaczynamy od nowa.
Także tak wygląda świetna przygodówka z Robin Hoodem w roli głównej. No jak widzieliście, wystarczy wyjść do lasu na spacer, na bieganie, w ogóle w jakieś fajne miejsce się udać, spędzić czas w otoczeniu natury, żeby się tak zainspirować, nie? No to trzeba teraz będzie odświeżyć te wszystkie odcinki, no i ogarnąć te gry. No ta przygodówka jest naprawdę świetna. Dajcie znać, jak wy wspominacie serial, gry, jak wspominacie Muzę Klanat, czy w ogóle znaliście i graliście w trochę zapomnianą Conquest of the Longbow. No z tego co pamiętam, było jeszcze kilka innych gier, jedna nawet z podobnym interfejsem do Commandos, ale jakoś ona mnie nie wciągnęła. Może tam na chwilę zagrałem, także dajcie znać. Dzięki wielkie w ogóle za oglądanie, no i do następnego odcinka. No ja może zbuduję łuk, kto wie, ale słuchajcie, mam już hamak, mam zestaw survivalowy, też mam taki zestaw do gotowania, mam radio krótkofalarskie, także mogę nadawać gdzieś na drzewach, rozstawić antenę, nadawać z każdego miejsca, no więc nocka w lesie już zbliża się wielkimi krokami. Na razie, cześć!